A więc zacznijmy temat wieczoru. I to jest ten bardzo ciekawy i niezwykły poemat, który nazywa się Grzmot, doskonały umysł. Jeden z tekstów w Nag Hammadi znaleziony i jeden z najbardziej niezwykłych ze wszystkich tekstów. Ten tekst nawet wszedł w naszej kultury. Jest taki, jeśli googlujecie właśnie tytuł po angielsku, co jest Thunder, Perfect Mind, zobaczycie strony i strony. Jest zespół Current 93, co stworzył muzykę do tego. Firma Prada zrobiła właśnie reklamę, w którym jest poemat recytowany, a więc są różne miejsca, w którym ten poemat jest używany w naszej kulturze. I zobaczycie za chwilę, dlaczego to jest. Poemat to jest monolog i osoba, która opowiada o sobie, to jest żeńska osoba, transcendentalna postać. I ona opowiada o sobie w stylu używając łamigłówki. I żebyśmy zrozumieli, kim ona jest. To jest nasze zadanie właśnie, żeby słuchać te koany, które ona wypowiada i rozumieć, kim ona jest. Poetycka forma to jest dobrze znana i nazywa się aretologia. Aretologia to jest forma, gdzie postać boska mówi o sobie, w pierwszej osobie. Na przykład w Księdze Mądrości Sofia, mądrość, mówi o sobie. To jest mądrość Syracha, rozdział 24. Ja z ust Najwyższego się wyłoniłam, jak mgła otuliłam ziemię. Ja na na wyżynach postawiłam swój namiot. Ja jedno na okrąg nieba okrążyłem i tak dalej, i tak dalej. Mówi o sobie w pierwszej osobie. Autor jest nieznany, chociaż tytuł może nam dać trochę właśnie do pomyślenia. Po koptyjsku grzmot to jest bronte. I niektórzy uczeni, specyficznie Gilles Kispel, który studiował ten poemat, jest przekonany, że tytuł powinien być Bronte, doskonały umysł. I Bronte jest imię tej osoby, która właśnie wypowiada się. I nie wiemy, kto to jest. Są różne postacie żeńskie, boskie postacie w wszystkich tych tekstach w Nag Hammadi. Jest Barbelo. Barbelo jest boska żeńskość, co należy do najwyższego Boga. To jest jego żeńska key aspect. Jest Sofia, oczywiście, o której mówiliśmy. Duch Święty po aramejsku jest to żeńska postać i w wielu tych gnostyckich tekstów Duch Święty właśnie występuje jako po prostu nie powiem kobieta, ale w każdym razie ma kobiecość związana z nią. A więc jest wiele tych postaci i nie wiadomo, kim ona jest. Epifanes, jeden z ojców kościołów, cytował tak zwaną Ewangelię Ewy i mówił, że w Ewangelii Ewy głos mądrości określają jako głos grzmotu.
A więc jeśli to, co Epifanes pisał, odnosi się do naszego poematu, to można przyjąć, że w pewnym sensie, że ten głos jest głosem Sofii. Ale to jest trudno właśnie tak powiedzieć na pewno. Ja myślę, ja proponuję w tym wieczoru, żebyśmy wzięli głos Bronte jako głos doskonałego umysłu. To jest nasze wyższe ja, co nam przemawia. Wyższy umysł, po grecku nazwano nous, i właśnie mówi o sobie. I pomyślmy, weźmy właśnie ten głos w tym kontekście i spytajmy sobie, co ten głos nam mówi o sobie i co od nas żąda. A więc zaczynajmy czytać. Oto zostałam wysłana z mocy i przyszłam do tych, którzy rozmyślają o mnie. I znalazłam się wśród tych, którzy mnie szukają. Spójrzcie na mnie wy, którzy o mnie rozmyślacie, a wy, nasłuchający, usłyszcie mnie. Przyjmijcie mnie do siebie, którzy na mnie czekacie. Nie odwracajcie ode mnie swego spojrzenia. Nie sprawcie, by nienawidził mnie wasz głos ani słuch. Obyście nie pominęli mnie w żadnym miejscu ani czasie. Bądźcie czujni, nie pomnijcie mnie. A więc pochodzenie Bronte jest od mocy, od wyższych świat. Jest to Zbawiciel, wysłana wśród ludzi, do głębi duszy ludzkiej, by ludzi obudzić. Ona odwraca się do tych, którzy ją szukają i mogą z niej korzystać. Nie każdy może z niej korzystać. Ci, którzy są właściwie w stanie śnie i nieprzytomności, nie mogą z niej skorzystać. A dlatego mówi, przyszłam do tych, którzy rozmyślają o mnie. To jest bardzo ciekawe. Zostałam wysłana z mocy i przyszłam do tych, którzy rozmyślają o mnie. Można te słowa nawet wziąć jako mantrę do medytacji właśnie. I ja właśnie wziąłem te słowa kiedyś do mantry i właśnie miałem dosyć silne wrażenie, co wyszło mi z tych słów, bo to są bardzo silne słowa. Głos Bronte ma charakter skrzywdzonej kobiety. Jest ona potężna, piękna, ale w świecie nieznana, lekceważona i porzucona. Napomina nam o sobie, że musimy ją poznać. Głos przemawia do naszej kultury jednostronnej, która jest męską, oparta na rozumu, myśli analitycznej, materialna, lekceważąc sprawy duchowe. Właśnie. I teraz zaczyna aretologię, mówiąc o sobie. I tutaj dziwo. Tylko może mówić o sobie w zdaniach sprzecznych. Bo jestem pierwszą i ostatnią. Jestem czczoną i pogardzana. Jestem mierzonnicą i świętą. Jestem żoną i dziewicą. Jestem matką i córką. Jestem częścią mojej matki. Jestem niepłodna, a mam wielu synów. Jestem tą, której ślub jest wspaniały, a nie mam męża. Jestem położnicą i położoną. Jestem ukojeniem swoich bólów porodowych. Jestem oblubienicą
i oblubieńcem. I to mąż mnie zrodził. Jestem sługą tego, który mnie przygotował. Jestem władczyną nad moim potomstwem. On to spłodził mnie przed czasem narodzin. O co tu chodzi? Jeśli już wasze głowy bolą, to jest nic dziwnego. Chodzi o to, że świat transcendentalny nie da się opisać w sposób logiczny. Możemy go rozumieć i pojąć, ale nie można go pojąć właśnie używając logiki. W naszym świecie wszystko, co istnieje, ma swoje przeciwieństwo. A więc pierwsza, ostatnia, czczona i pogardzana, nierządnica i święta. Mamy właśnie sprzeczne rzeczy. Ale te bieguny stają się jednym w świecie poza czasem i przestrzenią. Jeśli wejdziemy właśnie w stan rozszerzonej świadomości i zaczniemy właśnie widzieć te rzeczy, to widzimy, że właściwie się wiążą jeden z drugim. I że jest miejsce, gdzie właściwie jeden z drugim właściwie wiąże się i stają się jednym. Musimy, żeby poznać to, trochę wiedzieć, trochę poznać, co to jest niedualizm. Niedualizm to jest coś, co ci, którzy praktykują modlitwę kontemplacyjną, chyba doświadczają. Jest łatwiej doświadczyć niż opowiadać o tym. Bo niedualizm to jest to miejsce, gdzie to, co obserwujemy, staje się jednym z obserwatorem. Zróbcie sobie doświadczenie kiedyś, jeśli chcecie i poznać, o co chodzi. Stańcie sobie gdzieś może w naturze, może w lesie, znajdźcie jakieś drzewo i spójrzcie na to drzewo. Czy da się robić to bez żadnych myśli? Czy możecie właśnie popatrzeć na drzewo bez słów, bez żadnych myśli i specjalnie nie wiedz, i żeby tylko był stan obserwacji właśnie, to co obserwujemy. Zobaczycie, że w tym momencie i ten moment może być krótki, zanim nasze codzienne myśli zaczną wchodzić i zaczniemy myśleć o naczyniach niewymytych. Ale jeśli macie chwilę, w którym możecie tak obserwować, zobaczycie, że stajecie się z jednym z tym drzewem, że dystans pomiędzy tobą, obserwatorem, i tym, co jest obserwowane, znika. To właśnie nazywamy niedualizm, gdzie obserwator zupełnie znika i jest tylko właśnie stan obserwacji, czym jesteśmy właśnie świadomi. I właśnie to jest coś, kiedy praktykujemy na przykład modlitwę kontemplacyjną, gdzie umysł w ogóle staje się cicho i jest tylko właśnie otwarte serce, to też zobaczycie, że to i tamto znika. W ogóle nie ma pojęcia, co jest to i co jest tamto. I właśnie to jest właśnie ten stan niedualizmu. I
ten poemat, żeby rozumieć, trzeba właśnie trochę wejść w tym kierunku. Pamiętacie też, że w Ewangelii Filipa czytamy, jest wersetka numer 9. Światło i ciemność, życie i śmierć, prawica jak lewica są braćmi. Nie jest możliwe ich rozdzielenie jeden od drugiego. Dlatego ani dobro nie jest dobre, ani zło nie jest złe, ani życie nie jest życiem, ani śmierć śmiercią. Dlatego każdy zostanie roztopiony i przywrócony do swego stanu pierwotnego. Ci zaś, którzy zostali wyniesieni ponad świat, są śmiertelni w wieczności. A więc tutaj znowu jest ten, żeby pojąć te bieguny, życie, śmierć, lewica, prawica, trzeba widzieć właśnie w stanie świadomości rozszerzonej i wtedy zobaczymy, jaka jest relacja pomiędzy nimi. I właśnie zbliżamy się w taki sposób właśnie do tego, co Bronte chce, żebyśmy rozumieli, bo to jest głos naszego wyższego umysłu właśnie. Nasz wyższy umysł to jest ten stan, w którym możemy właśnie ją pojąć. Teraz dalej czytajmy trochę poemat. Jestem władczynią nad moim potomstwem. On to spłodził mnie przed czasem narodzin. I on jest moim potomstwem w swoim czasie, a moja moc pochodzi od niego. Jestem laską jego mocy w dzieciństwie, a on jest laską mojej starości. I stanie się ze mną cokolwiek on zechce. Jestem niepojętą ciszą. Ależ to słowa, jestem niepojętą ciszą. I myślą, którą się stale wspomina. Jestem głosem o wielorakim brzemieniu i słowem, które ma wielkie oblicza. Jestem wypowiedzeniem mego własnego imienia. Mówi ona o swoim źródle, urodzenie przed czasem, poza czasem. Niepojęta cisza, kiedy umysł codzienny przestanie gadać, tam my znajdziemy ją. Jestem wypowiedzeniem mego własnego imienia. Wypowiedź jest czynem, ona jest wypowiedzeniem swojego imienia. I właśnie jest w tych słowach, znowu można to wziąć jako mantrę. I zachęcałbym właśnie was, gdybyście chcieli trochę wgłębić w ten poemat i rozumieć, wziąć jedno takie zdanie, jak jestem wypowiedzeniem mego własnego imienia. I teraz dalej. Zwraca się do nas z pretensją. Dlaczego mnie nienawidzicie wy, co mnie kochacie? I czemu nienawidzicie tych, którzy mnie kochają? Wy, co się mnie wyrzekacie, wyznajecie mnie, a wy, co mnie wyznajecie, mnie wyrzekacie. Kłamiecie wy, co mówicie o mnie prawdę. A wy, którzy kłamaliście prawdę o mnie, mówicie. Pozostańcie nieświadomi, wy, którzy mnie rozpoznajecie i niech poznają mnie ci, którzy mnie rozpoznali. Ona jest niezrozumiana wśród ludzi. Ludzie ją nie zrozumieją. Myślą, ci, którzy myślą, że rozumieją ją, nic nie wiedzą. To jest tak, jak my mówimy często. Ci, którzy mówią, nie wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, ci, którzy wiedzą, nic nie mówią. Tak to często jest.
I ono tak właśnie zwraca się do nas, że tutaj właśnie mówicie, że wiecie coś o mnie, ale naprawdę nic nie wiecie. No. Wyższy rozum właśnie porusza się w innej płaszczyźnie niż my wiemy. Ludzie nie cenią wyższą właśnie świadomość i wyższy umysł. Bo wyższy umysł nam nie narobi pieniądze. Żeby zarobić pieniądze, potrzebujemy niższy umysł. Płacić rachunki, kombinować i różne inne sposoby. Mieć ambicje, być politykiem albo coś takiego. A wyższy rozum w ogóle nie zajmuje się takimi rzeczami, nawet nie rozumie, o co chodzi tam. Bo to należy do zupełnie innego świata. I dalej ona mówi, popatrzcie na mnie. Oto jestem poniżona i potężna. Popatrzcie na moje ubóstwo i bogactwo. Nie wynoście się nade mną wypędzoną na ziemię, a znajdźcie mnie pośród tych, którzy mają przyjść. I nie oglądajcie mnie na kupę gnoju, byle odejść i mnie tam porzucać. Oto znajdziecie mnie w królestwach. Nie patrzcie na mnie na odrzuconą wśród poniżych. W najnędzniejszych zakątkach nie drwijcie ze mnie. Ona wie, że to ona wie, gdzie my właściwie zazwyczaj mamy ją. I my mamy ją gdzieś, jak się mówi po polsku. I na kupie gnoju gdzieś tam. Bo nasza kultura uważa właściwie, że wyższy umysł niczego nie służy. I że wyższy umysł to jest coś, co dla jakichś świętych albo innych, którzy się zajmują właściwie świętymi rzeczami, ale my właściwie mamy inne zajęcia. Trzeba właśnie w pracy się zaawansować, pieniądze zarobić i tak dalej. Te rzeczy cenimy właśnie, a inne to pogardzamy. I ona zwraca się zupełnie słusznie z pretensją, dlaczego zostawiacie mnie na gnoisku i drwicie ze mnie właśnie. Wyrzucona na ziemię właśnie. Ale ona też nas ostrzega, że zaniedbanie jej dla nas skończy się źle. My myślimy, że możemy się obejść bez niej. Nasza kultura jest, jak my już mówiliśmy, bardzo jednostronna. Jest bardzo męska. My chwalimy umysł, chwalimy myśl, chwalimy logikę, a rzeczy serca zupełnie są dla nas obojętne. Komu to obchodzi, czy jesteśmy dobrzy, czy źli? Chyba, że nam osobiście o to zależy w każdym razie. Ale ona właśnie, to jest właśnie boska żeńskość, zwraca się do nas, że po prostu ignorować jej skończy się źle dla nas. Mówi, to ja jestem współczująca i okrutna. Strzeżcie się. Nienawidzicie mnie, mego posłuszeństwa, ani nie kochajcie mego trwania w słabości. Nie pomijajcie mnie i nie lekceważcie mej mocy. Bo ona może nam naprawdę coś nieprzyjemnego zrobić. A co nieprzyjemnego myślicie, że ona może nam zrobić? No, kiedy człowiek lekceważy swoją psychikę i lekceważy swoją psychologię,
i myśli, że wszystko da się zrobić logicznie, nie? Powstają nagle nerwice. Powstają psychologiczne problemy, depresje, różne inne właśnie kondycje, lęki. Nie wiadomo, skąd one pochodzą. I dziwimy się, kiedy zjawiają się, co mi jest, coś z moim mózgiem się dzieje i szukamy psychiatry, żeby jakieś pigułki nam na to dali. I myślimy, że pigułki to wszystko właśnie załatwią. I nie przychodzi nam na myśl, żeby po prostu popatrzeć własną psychologię i spytać się, jak to się stało i skąd się to wszystko wzięło. I może zacząłem lekceważyć czegoś ważnego, czegoś, co nie jest logiczne, czegoś właściwie w głębi duszy. I to właśnie w tej głębi duszy, co Bronte nam przemawia i mówi nam, strzeżcie się właśnie, bo ja jestem współczująca i okrutna. Jestem współczująca, kiedy mnie właśnie poznajecie, ale jeśli nie poznajecie mnie, mogę być bardzo okrutną. I poznacie wtedy, co to jest właśnie ból psychiczny, kiedy zwracacie na mnie uwagę. I dalej ona mówi i czytam. Dlaczego mnie nienawidzicie na swoich posiedzeniach? Czy dlatego, że milczę wśród tych, którzy milczą? Oto pojawię się i przemówię. A wy, Grecy, dlaczego znienawidziliście mnie? Bo jestem barbarzyńcą wśród barbarzyńców. Oto ja jestem mądrością Greków i wiedzą barbarzyńców. Barbarzyńcy to są właściwie nie Grecy. W tych czasach każdy, który nie był Grekiem, był uważany jako barbarzyniec. I też mówi, że jestem mądrością Greków. To jest pierwszy raz, co słowo Sofia pokazuje się. I jak mówiliście przedtem, Bronte jest aspektem Sofii. Grecy oczywiście odrzucają wszystko, co nie jest greckie. I a więc odrzucają i nazywają to barbarzyństwo, a więc wszystko. I dalej czytamy, oto ja jestem mądrością Greków i wiedzą barbarzyńców. Oto ja jestem sądem nad Grekami i nad barbarzyńcami. Jestem tą, co ma wspaniały wizerunek w Egipcie, a to znaczy Izyda. I tą, która ma swojego wizerunku pośród barbarzyńców. Jestem tą, którą znienawidzono wszędzie i która wszędzie była kochana. Jestem tą, którą nazywają życiem, a wy, którą wy nazywaliście śmiercią. Parę rzeczy tutaj ciekawe. Izyda egipska to jest boska żeńskość i ona mówi, że jest aspektem boskiej żeńskości właśnie. To jest bardzo ciekawe, bo postać Izydy chrześcijanie potem przyjęli, kiedy zaczął się kult do Marii w IV wieku. Bo wtedy i wszystkie pierwsze obrazy to były bardzo podobne do Izydy, która miała dziecko Horusa na kolanach. I właśnie w taki sposób artyści chrześcijanie właśnie zaczęli malować właśnie Marię. Ale teraz ciekawe są te zdanie, jestem tą, którą nazywają życiem, a którą wy nazwaliście śmiercią. Warto może tutaj zwrócić uwagę na mitologię gnostycką, która pokazuje się w apokryfie Jana.
światło, które należało do Sofii, eon mądrości, jest rozprzestrzenione pośród ludzi. Jako krople światła właśnie ten światło Sofii znajduje się w człowieku. I brakuje jej to światło, dlatego właśnie nasze zadanie jest, żeby uświadomić sobie to światło i uwolnić, żeby mogło przywrócić do Sofii. Sofia troszczy się o ludzkość i próbuje ludzi obudzić, aby światło było powrócone. I widząc trudną sytuację człowieka właśnie w tym tekście apokryf Jana, który może na jesieniu będziemy czytali, ojciec wysyła Eona Zoe, co znaczy życie. Tak się nazwano epinoja, to jest umysł, by zamieszkała u człowieka i mogła go obudzić. I tutaj jest bardzo ciekawe, że mówi o sobie, jestem tą, którą nazywają życiem. Ja więc utożsamia się z Zoe, czyli właśnie z tym doskonałym umysłem, epinoja, która zamieszkała u nas, żeby obudzić nas i żebyśmy stali się świadomi tego światła, którego nosimy. Teraz dalej czytajmy. Zabierzcie ode mnie wasze rozumienie i ból. Weźcie mnie do siebie z rozumienia i bólu. Weźcie mnie do siebie z miejsc strasznych i w ruinie. I wybierzcie mnie z dobrych rzeczy, nawet zawstydzeni w poniżeniu, a jednak nie wstydzący się, zabierzcie mnie do siebie, pozostając poza bezwstydem i wstydem. Zawstydźcie w sobie tych, którzy do mnie należą i przyjdźcie do mnie wy, co poznaliście mnie i wy, co poznaliście tych, którzy do mnie należą. Dowiadujemy się, że poznanie Bronte może być bolesne. Nie jest to zawsze rozkoszą. Weźcie mnie do siebie zrozumienia i bólu. Mówi się, że bez cierpienia człowiek nie rozwija się duchowo. Że i wiele właśnie z mędrców wspominają o tym. Znakomity dr Rudolf Steiner o tym wspomina i inni, że kiedy przychodzi o przebicie duchowe i właściwie przejście do nowego etapu rozumienia, to często jest związany z tym ból. I właśnie Bronte też zwraca nam uwagę na tym, że może być, ona może być bolesna. I też, że człowiek musi się poniżyć, by ją poznać. Trzeba się trochę zawstydzić. Trzeba uznać, że samemu nie dajemy rady wszystko robić. W końcu ten umysł, który tak cenimy i myślimy, że to jest najwyższa cecha ludzka, to jest myśl analityczna, musi przejść do punktu, kiedy uznaje, że nie daje już rady i że wszystko nie da się rozumieć analitycznie właśnie. Coś innego musi się stać i często właśnie wejdziemy w taki impas, gdzie nie możemy dalej ruszyć w jednym kierunku i musimy właśnie poniżyć się i powiedzieć, okej, nie dam rady. W każdym razie nie dam rady w tym sposobem.
No i wtedy coś nowego może się obudzić w nas. I właśnie o tym też Bronte wspomina. I dalej czytajmy. I wy, co ustanawiacie wielkich wśród małych pierwszych stworzeń, przyjdźcie do dziecięstwa i nie gardźcie nim, mimo że jest małe i skromne, i nie każcie wspaniałości odwracać się od małości, ponieważ to wielkie poznaje to, co małe. Co świat uważa za wielkie i z niczym, trzeba szukać ją wśród skromnych. To wielkie w sensie szlachetne poznaje to, co małe. I dalej czytamy. Dlaczego mnie przeklinacie i czcicie? Ja często Boga przeklinam. Dlaczego mnie przeklinacie i czcicie? To wy zraniliście i zlitowaliście się. Nie oddzielajcie mnie od tych pierwszych, których poznaliście i nie wyrzucajcie nikogo, ani nie sprowadzajcie nikogo z powrotem. Poznałam tych pierwszych, a ci, co przychodzą po nich, poznali mnie. Ja jestem doskonałym umysłem i spoczynkiem. Tutaj w końcu ona deklaruje, kim jest. Ja jestem doskonałym umysłem i spoczynkiem. Spoczynek to jest ostateczny stan niedualizmu. Jeśli nie poznaliśmy go w tym świecie, to tam dążymy właśnie, poza światem. Ale moim zdaniem możemy to poznać w tym świecie właśnie. To jest bardzo piękne miejsce. To ja nazywam się prawdą. Jestem poznaniem mego dociekania i odkryciem dla tych, co mnie szukają, i rozkazem dla tych, którzy mnie proszą, i mocą mocy w mniej wiedzy o aniołach, którzy zostali posłani na moje słowo, i bogów posłanych w swoim czasie na mój rozkaz, i duchów wszystkich mężczyzn, co pozostają we mnie, i kobiet, co we mnie istnieją. Popatrzcie, aniołowie są posłani na jej wezwanie. Wyższy umysł kieruje wszystkimi potęgami w świecie i aniołowie to są potęgi, to są siły duchowe. I kiedy wzywamy archanioła Michała, Gabriela, Rafaela, wzywamy prawdziwe siły właśnie, które istnieją w świecie transcendentalnym właśnie. To są bardzo ważne postacie. I moim zdaniem właśnie wyzwanie tych aniołów to i relacja z tym światem jest bardzo ważną rzeczą. I kiedy wyższy umysł ich wzywa, to jest specjalnie bardzo efektywne. I zawsze ludziom radzę, że kiedy są w jakichś kłopotach i potrzebują dodatkowej siły, to warto właśnie wzywać tych sił na pomoc, bo są tam i czekają na nas. Według Tomasza Zakwina, świętego Tomasza Zakwinu, jest wielkie bezrobocie wśród aniołów. Czekają, co ci ludzie, bo nic nie zrobią przeciw woli ludzkiej, a więc jeśli nie są wezwane, to nic nie robią, siedzą właśnie. I dlatego to jest bardzo ważne ich wzywać, kiedy potrzebujemy ich pomóc. I tutaj Bronte mówi, że o aniołach, którzy
zostali posłani na moje słowo i bogów posłanych w swoim czasie na mój rozkaz. A więc tutaj Bronte kojarzy się z Sofią matką aniołów. Matką aniołów. W dziele Sofia Jezusa Chrystusa Sofia jest określana jako matka aniołów. Ludzkość istnieje w niej. I dalej, aretologia numer 9. Jestem niema, nie mogę mówić. I wielka jest liczba mych słów. Słuchajcie mnie w łagodności, a uczcie się mnie w szorstkości. Jestem tą, która woła i jestem wyrzucana z powierzchni ziemi. Przygotowuję chleb i jest tam coś, co brakuje. Jestem poznaniem własnego imienia. Jestem tą, która woła i tą, która słucha. Pojawiam się i wędruję. To ja nazywam się prawdą. Ona wykrzykuje, bo jak inaczej ludzi budzić? Tylko krzykiem. Bo to jest, ona jest naszym Zbawicielem. Bo jeśli nie obudzimy się właśnie, to przejdziemy życie zupełnie w stanie nieprzytomności. I ona jest tam właśnie, żeby nas obudzić. I dalej napomnienie 10. Czcicie mnie i szepczecie przeciw mnie. Wy, którzy zostaliście pokonani, osądzajcie ich, zanim wydadzą wyrok przeciwko wam, ponieważ sędzia i stronnicość istnieją w was. Jeśli zostaniecie przez to skazani, kto was uniewini? A jeśli zostaniecie przez niego uniewinieni, kto was zatrzyma? Bo to, co jest w was, jest w tym, co jest poza wami. I ten, który kształtował was z zewnątrz, zapieczętował jego wzór wewnątrz was. A to, co widzicie na zewnątrz, widzicie w sobie. Jest widoczne i jest waszą szatą. Słuchajcie mnie, słuchacie. I uczcie się moich wypowiedzi, wy, którzy mnie znacie. Jest możliwe, że tekst odnosi się do zadania poza życiem. Zadanie, by zbawić się przez poznanie. Pytanie, czy jest w nas sędzia i stronnicość? To jest dualistyczna myśl. Jeśli nie, to nikt duszy nie zatrzyma. Właśnie, jeśli zostaniecie przez niego uniewinnieni, kto was zatrzyma? A więc to może być, że te zdania to odnoszą się właśnie do naszej podróży poza życiem właśnie i poza życiem. Bo to, co jest w was, jest tym, co jest poza wami. I ten, który kształtował was z zewnątrz, zapieczętował jego wzór wewnątrz was. A to, co widzicie na zewnątrz, widzicie w sobie, jest widoczne i jest waszą szatą. To jest... To, co jest wewnątrz, co jest zewnątrz, odnosi się do połączenia w nas właśnie wszystko, co jest sprzeczne, bieguny w nas. Każda jakość na świecie ma dwie strony. Tak jak kielich ma dwie strony. Jest zewnątrz kielicha i jest zawsze wewnątrz. Nie można mieć zewnątrz bez wewnątrz.
właśnie. I nasze zadanie jest połączenie tych sprzeczności w nas właśnie. I teraz jest zakończenie. Słuchajcie więc, słuchacze, i wy także aniołowie, i wy duchy, które powstałyście z martwych. Tylko ja jedyna istnieję i nie ma nikogo, kto by mnie osądził. Ponieważ liczne i słodkie są różne gatunki trwających w licznych grzechach, w niepowstrzymanych czynach i haniebnych pasjach i ulotne przyjemności, które ludzie powstrzymują, aż wytrzeźwieją i uciekną do miejsca swego spoczynku i tam znajdą mnie, będą żyć i nie umrą ponownie. Tutaj bez wątpienia jest mowa o tym, o naszym miejscu poza światem. Właśnie jesteśmy właśnie i mówi się, ponieważ liczne i słodkie są różne gatunki trwających w licznych grzechach, w niepowstrzymanych czynach i haniebnych pasjach i ulotne przyjemności, które ludzi powstrzymują, to jest nasze życie tutaj. Nasze życie na ziemi. A jak to się kończy? No, aż wytrzeźwieją i uciekną do miejsca swego spoczynku. I tam znajdą mnie, będą żyć i nie umrą ponownie. Co to znaczy umierać ponownie? Wydaje mi się, że to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie jest mowa o reinkarnacji. Że to, że w tym wątku chrześcijaństwa, z którego właśnie wyszedł ten poemat, ludzie uważali, że to nie jest jedyne życie i mogą przejść przez wiele żyć w stanie zupełnym nieprzytomności, właśnie gdzie są te ulotne przyjemności i tak dalej, które ludzie powstrzymują, aż wytrzeźwieją. I kiedy człowiek wytrzeźwieje i w końcu kapuje, o co chodzi, i budzi się w człowieku poznanie i poznanie doskonałego miejscu, wtedy znajdują spoczynek i w tym spoczynku tam spotykamy właśnie Brontę i wtedy to jest właśnie koniec, gdzie się znowu nie wchodzi z powrotem ten świat i wtedy się nie umiera ponownie. No i na tym kończę słowa właśnie o tym bardzo niezwykłym poemacie i polecam wam właśnie, żebyście wzięli i przeczytali, pomyśleli o nim, bo wydaje mi się, jest w nim wiele bogatych rzeczy. Dziękuję. Zapraszam do rozmowy. A czy tym miejscem spoczynku mogłoby być nasze serce jeszcze za naszego życia, gdzie znaleźlibyśmy odpocznienie i z tego miejsca w tym sercu naszym, które różnie jest nazwane, moglibyśmy rozpocząć to inne, prawdziwe życie? Spoczynek w
tym tekście i wielu gnostyckich tekstach, tak jak te, które my dyskutowaliśmy, ma bardzo specyficzne znaczenie. W Ewangelii Tomasza, nie, to Filipa, właśnie jest mówione, że jest dobrze przyjść do spoczynkiem, kim jest Jezus. I mówi właśnie, że moje jarzmo jest lekkie i w nim znajdziecie spoczynek. Spoczynek, wydaje mi się, w każdym razie, to jest miejsce, które możemy poznać w niedualizmie, gdzie wszystkie sprzeczności są rozwiązane. Wszystkie bieguny właśnie przestają istnieć. Widzimy coś, co jest poza tym, co w tym świecie wygląda jako sprzeczne. I widzimy wszystko połączone tam. I to jest także miejsce, gdzie umysł i nasze myśli zupełnie kończą się. Wszystko się kończy tam. To jest takie miejsce, gdzie jest koniec wszystkiego. To jest, można powiedzieć, to jako omega. Mówi się, że jestem alfa i omega. Tak Jezus mówi o sobie. Jestem alfa i omega. I to jest omega. Początek i koniec. W Ewangelii Tomasza Jezus mówi, kiedy uczniowie pytają mu, powiedz nam o naszym końcu. On odpowiada, rozumiecie jeszcze początek, że pytacie o końcu. Bo tam, gdzie jest początek, tam też jest koniec.